Witajcie moi kochani w kolejnym dniu poszukiwań. Luto coś ze mną. Ja was witam serdecznie przy pierwszym fancie. Może nie jest zbyt okazały, jest to 5 groszy. 49 miedziucha. Więc pokażę wam, jak mi to bije. Ładny, równy sygnał. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie ta pogoda. Tak więc zapraszam do oglądania i do następnego. Od razu, moi kochani, was przepraszam za wiatr. Wpada kolejna krągłość. Biło mi to na 44. To jest jeden fenolek, zemsta Adolfinia. 42 rocznik. Fajnie. Ruszam dalej. No i co, kochani? Ja już mam przekichane. A dlaczego? Znalazłem broń. Przerąbane. Rewolwer. Taka zawieszka fajna. Aluminiowa. Broń jest? Jest. Ruszam dalej. Kolejną znajdką jest moneta. 72. Serdecznie pozdrawiam. 20 groszy pyryle. No i znowu Polska Ludowa. Idziemy w Polskę. 71. Serdecznie pozdrawiam. Ruszam dalej. No pereli to ci tutaj dostatek. Kolejna 20 wyskoczyła. I co to za rocznik? Tym razem 67. Pozdrawiam serdecznie. Ruszam dalej. No cóż, moi kochani, przenieśliśmy się w kolejny dzień. Ja jestem w tym samym miejscu. I z tej okazji chciałbym od razu pozdrowić Andrzeja, właściciela tego pola, który udostępnił mi, abym tu pokopał. I od razu, Andrzeju, ci pokazuję, że nie tylko tutaj są pozostałości czasów PRL-u, ale i pozostałości wcześniejszych czasów, czasów I wojny światowej. Tutaj, jak widzisz, jest piękny guziczek carski wojsk rosyjskich. W bardzo pięknym stanie. Jeszcze raz serdecznie cię pozdrawiam, a ja ruszam dalej. Wypadło mi coś naprawdę bardzo fajnego. Jest to, słuchajcie, sądząc po wadze, to już na pewno wiem, srebrna broszka. Spójrzcie, jak ładnie wykonana. Misternie tu miało to zapięcie. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj. Tutaj jest drucik do zapięcia. I tak, to jest, moi kochani, sreberko. Ładna broszka wpadła, srebrna, ale fajnie. Pokazać wam, na ile to bije? Pokażę wam, na ile bije srebrna biżuteria. 68. Pięknie bije na 68. Powiem wam, wiaterek bardzo duży się zrobił, ale nic to, bo mi tu wyskakuje, nawet właśnie w ładnym stanie. 50 fenoli, 43 rocznik, ale bardzo ładny stan, naprawdę fajny, super. Mam nadzieję, że ruszam dalej, bo już troszeczkę jestem. No dobrze, kochani, czas na podsumowanie tego wypadu. Jest. Ile polmosów? Od zarąbania. Polmosów naprawdę bardzo dużo. Znajdki, jakie, które cieszą, jak widzicie, rewolwer miniaturowy oczywiście. To fajny taki zapalnik mi wypadł, nie pokazywałem, znaczy czubek zapalnika. HZ0SP14. No tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć PRL-i. Ten piękny guziczek carski. Bardzo ładny. Brosza srebrna. Jest sreberko. Oj, kurczę. No tutaj te parę łusek od Mauserka. Są roczniki 14 i 11. Roczniki. Jeden fenolek, dzięki któremu mogę iść do domu. Jeszcze te 50 fenoli. Fajny w stanie. Ucho od wiadra na koniec.
No dobrze, słuchajcie, ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że... Dziękuję za to, że obejrzeliście ten film do końca. Zapraszam i zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego kanału. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.